Uwolnić od smogu, poprawa jakości powietrza wyzwaniem XXI wieku w stronę Zielonego Ładu. Temat ten stał się szczególnie ważny, odkąd wiemy, jak bardzo niska emisja szkodzi naszemu zdrowiu i całemu środowisku. Dlatego też został podjęty wśród licznych zagadnień 6. Europejskiego Kongresu Samorządów. To cykliczne spotkanie po raz pierwszy odbyło się w naszym regionie 6 i 7 grudnia 2021 roku w hotelu Gołębiewski w Mikołajkach. Głównym partnerem wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W regionalnym programie operacyjnym Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur ponad 30% zaangażowanie środków musi zmierzać w kierunku klimatycznym, w kierunku zielonej Europy, integracji takiej związanej z poprawą tego bilansu energetycznego. Cieszymy się z tego faktu, ponieważ dla takiego regionu jak Warmia i Mazury jest to niezbędne. My to już realizujemy. Oczywiście plan jest ambitny. Plan jest też określony do 2050 roku. Wydaje się, że jest to bardzo mało czasu, żeby wszystko zbilansować i dobrze zrealizować. Potrzebne są pieniądze. Pieniądze z Unii Europejskiej. Potrzebna jest też taka korelacja współpracy wszystkich ze wszystkimi, rządu, samorządu, dobre pokierowanie tymi środkami unijnymi, ale też środkami Polskiego Ładu, tej odnowy gospodarczej. No i liczymy na to, że chociaż późno, to zdążymy przed tym, co najgorsze, a mianowicie takimi zmianami klimatycznymi, które by w sposób nieodwracalny zmieniły tak piękny region jak nasz. Ale to jest globalne spojrzenie na Polskę, na Europę, na cały świat. Także to jest ten cel, który trzeba realizować, ale spokojnie, tak żeby nie było wygranych i przegranych, żebyśmy wszyscy wygrali. Rozważania na temat czystego powietrza wspierała reprezentacja nauki. Profesor z Politechniki Warszawskiej na dzień dobry stwierdził, że czystego powietrza nie ma. Wyjaśnił również, co się dzieje w naszym organizmie po zaczerpnięciu oddechu. Te cząstki są niebezpieczne dlatego, że są bardzo małe. To znaczy cząstki poniżej 1 mikrometra, czyli już w takim obszarze submikronowym, nanometrycznym, bardzo łatwo penetrują w głąb układu oddechowego, penetrują do pęcherzyków płucnych, a nawet są w stanie przedostać się do krwiobiegu i zdeponować w różnych obszarach naszego organizmu, czyli są bardzo niezdrowe. Ich eliminacja jest dziś trudna i kosztowna, jednak profesor wskazał, że z punktu widzenia naukowego i technologicznego, przynajmniej w skali lokalnej, jesteśmy w stanie dzięki układom filtrującym oczyścić powietrze. Warto więc to robić. Tym bardziej, że świadomość ludzi na temat smogu na świecie jest już na zadowalającym poziomie. W samorządach trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na podstawowe kwestie. Moment edukacji, budowania świadomości i konkretnych narzędzi dla osób, które nie mogą sobie bezpośrednio pozwolić na wymianę tych źródeł ciepła, żeby znaleźć dla nich odpowiednie wsparcie. Więc takie dwa postulaty. Z jednej strony budowa komunikacji dobrej, skutecznej, między samorządem a mieszkańcem, a z drugiej strony naprawdę uświadomienie ludzi, że to jest nasz indywidualny obowiązek. Dobrym przykładem dbania właśnie lokalnie o czyste powietrze w województwie warmińsko-mazurskim był podczas kongresu Lidzbark Warmiński. Burmistrz Jacek Wiśniowski sypał z rękawa ekologicznymi rozwiązaniami. Działamy lokalnie. Działamy w ten sposób, żeby zmienić mentalność i sposób myślenia mieszkańców. A szczególnie chodzi tutaj o sposób na przykład palenia w piecach, czy w ogóle ogrzewania się, ale też i sposób transportu, przemieszczania się. Dlatego też w tym roku wprowadziliśmy pierwszą w naszej historii miasta komunikację miejską. To dwa autobusy elektryczne, które przewożą mieszkańców i gości miasta za darmo. Właśnie transport obok kopciuchów jest kolejnym źródłem niskiej emisji. Nasz sposób przemieszczania się przy wymianie źródeł ciepła jest również kluczowy. Budujmy drogi, budujmy ścieżki rowerowo-piesze i dajemy szansę dla mieszkańców po to, żeby przemieszczali się w różnej formie. Autobusem zamiast samochodem. Może ten 12-letni trzeba zostawić w garażu, a może kiedyś zmienić, jeżeli będzie taka możliwość. Może w
spróbować przemieścić się rowerem, może przejść na ten autobus i coraz więcej powinno być tych autobusów niskoemisyjnych, ale z drugiej strony darmowa komunikacja miejska daje naprawdę efekt ekonomiczny. Myśleć lokalnie i działać globalnie – to hasło przewodnie, które wybrzmiało w temacie ochrony powietrza. Nic w tym dziwnego, bowiem dziś wielu ludzi, analizując, gdzie chce żyć, patrzy właśnie na jakość otaczającego dane miejsce środowiska. Dlatego też rozmowy o czystym powietrzu nie mogły ominąć kwestii polityki antysmogowej w naszym regionie. Zanieczyszczenia powietrza, które występują u nas, one nie pochodzą głównie z przemysłu, którego tutaj mamy w skali mikro czy minimalnej, ale pochodzą głównie z niskiej emisji. 85 nawet do 99%, to zależy gdzie, zanieczyszczenia pochodzą z niskiej emisji. To znaczy, że trują nas głównie stare kopciuchy, stare piece poniżej, pozaklasowe i te piece wymagają pilnej wymiany. Jeżeli dołożymy do tego złej jakości opał, a nawet śmieci plus nieumiejętne palenie, to w warunkach atmosferycznych, jakie funduje nam jesień i zima, mamy gotowy przepis na wytworzenie tak zabójczego dla nas smogu. Nie mamy jeszcze uchwały antysmogowej, ale mogę powiedzieć tak. Długo wahaliśmy się nad tą uchwałą, długo dyskutowaliśmy. Zespół ekspertów pracuje już od ponad roku nad uchwałami, bo będziemy mieli dwie antysmogowymi i jesteśmy tuż przed, myślę, że tak na początku przyszłego roku 2022, sejmik po konsultacjach jeszcze ze społecznością naszego regionu, chociaż te konsultacje już odbywaliśmy przez cały czas, prowadząc równolegle pracę z zespołem eksperckim, już jesteśmy przed wdrożeniem uchwał antysmogowych. Podjęcie uchwał antysmogowych wydaje się konieczne i nieuniknione. W związku z tym pani marszałek podzieliła się słuszną uwagą, na którą na dzień dzisiejszy nie ma panaceum. To, że my wymienimy piece, że my będziemy termomodernizować nasze obiekty, że będziemy, nie wiem, zazieleniać miasta, wprowadzać różne znakomite rozwiązania, to jeszcze jest nie wszystko. Problemem, który dzisiaj się pojawia, jest tak zwane ubóstwo energetyczne. Zaczyna nam po prostu bardzo mocno w szybkim tempie ubożeć nasze społeczeństwo właśnie pod względem energetycznym. Nie sprzyja temu wzrost cen gazu, oleju i tak dalej. Okazuje się, że wymiana pieca, źródła ciepła na piec piątej klasy powoduje to, że rosną ceny tego opału dla danego gospodarstwa domowego. Problemu smogu z pewnością nie da się rozwiązać w sposób szybki i automatyczny. Tym bardziej, że rozwój cywilizacyjny związany jest z konsumpcją energii. Ta zaś w obecnej postaci związana jest z emisją zanieczyszczeń. Powstaje więc pytanie, czy bez elektrowni atomowej nie będziemy kręcić się w koło, dopóki bowiem głównym źródłem będą paliwa kopalne, dopóty będą problemy związane z zanieczyszczeniem powietrza. W całej ekologii dzieje się dużo i cieszę się bardzo, że jesteśmy tutaj z przedstawicielami samorządów, biznesu, nauki i widać, że ekologia tylko przestaje być modą, tylko zaczyna być realnym działaniem dla nas samych. Tylko że skala problemów jest tak duża, że my tak z jednej strony musimy odejść od węgla, już daliśmy deklarację, że to zrobimy, tylko musimy przetransformować całą naszą gospodarkę. Z drugiej strony, jak przy tym z jednej strony zapewnić czyste powietrze dla mieszkańców, nie pozbawiając ich pracy, kwestii związanych właśnie z podnoszeniem cen paliw. Jest to gigantyczne wyzwanie cywilizacyjne, nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy i sporej ilości rynków zagranicznych. Także to, co możemy zrobić i z tą myślą, już nie będę Państwu więcej zajmować czasu, chciałabym zostawić, to żebyśmy budowali tą synergię tam, gdzie się da, bo ani jeden samorząd, ani jeden kraj nie jest w stanie tego zrobić samodzielnie. Potrzebujemy nauki biznesu i finalnie zaangażowania jednostek, czyli zwykłego Kowalskiego w to, żeby on chciał to zmienić.